politycznym, w różnych miejscach. Tak, zaczynałem jako człowiek lewicy, dzisiaj dalej się czuję człowiekiem o wrażliwości lewicowej. Aczkolwiek dostrzegałem pewne zjawiska polityczne, które zachodziły w ówczesnej lewicy, w której byłem aktywny, jako członkiem, nigdy formalnie nie byłem. I boję się, że dzisiaj zaczyna się coś takiego dziać, co miało swój początek w roku 2005. Nie do końca się to udało, dlatego że różne aspekty polityczne nie pozwoliły na rozwinięcie skrzydeł PiS-owi. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją trudniejszą z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia, w mojej ocenie, demokracji polskiej. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość sprawuje samodzielnie rządy, czyli nie ma koalicjanta. Czyli tak naprawdę nie musi negocjować z nikim, czy szukać większości poparcia dla pomysłów, które przedstawiają. I mnie na dzisiaj najbardziej boli to, że ktoś próbuje zamazywać historię, że niszczy się autorytety moralne, etyczne, historyczne, polityczne. A najgorsze jest to, że niszczy się dzisiaj w Polsce instytucje, które służą obronie właśnie demokracji. Oczywiście nie każdemu się musi podobać prezes Rzepliński personalnie, można się z nim nie zgadzać, może się z nim zgadzać. Ale ktoś, kto próbuje zburzyć funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, ktoś, kto mówi per kolesie o sędziach Sądu Najwyższego, ci, którzy dzisiaj pokazują, że tak naprawdę nie ma żadnych norm i wartości, że wszystko może być zbudowane od nowa, pewnie może. Była nawet taka kandydatka na prezydenta, która mówiła, że trzeba prawo napisać od nowa. Pewnie nie do końca miała na myśli to, co się dzisiaj dzieje z Prawem i Sprawiedliwością. Więc ja do Państwa, będąc w Sejmie codziennie, też od razu z góry przeproszę, że muszę wyjść stąd 19.05, bo muszę zdążyć na samolot do Warszawy, bo lecimy do Sejmu. Ja jestem wstrząśnięty tym, co widzę w Sejmie, taką brawurą polityczną i takim brakiem poszanowania wartości takiej elementarnej kultury politycznej. I z tym mamy po prostu do czynienia. Dziś zapada decyzja, jesteśmy zwoływani wieczorami w nocy. W związku z tym, że jesteśmy politykami, którzy szanują normy sejmowe, regulaminy. Nie wiem, może to dzisiaj wada jest, ale ja to uznaję jako zaletę. To jednak stawiamy się na tą dyskusję, która często trwa bardzo krótko. Większość projektów idzie drogą poselską, czyli omija konsultacje społeczne. I w uzasadnieniu właśnie słyszymy, że tego wszystkiego chce suweren, czyli naród. No, ja zgadzam się z tym, że naród wybrał, z tym, że nie większość narodu i naród nie wybierał tego, czy zniszczyć w Polsce autorytety, historię i próbować odwrócić obraz Polski w oczach Europy i świata, czy naród wybierał jednak postulaty wyborcze, które nie do końca są spełniane. Możemy potem merytorycznie porozmawiać o lekach 75+, mogę Państwu powiedzieć prawdę, jak to wygląda, bo w telewizji to wygląda zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. Pewnie możemy porozmawiać o paru innych rzeczach, o frankowiczach, o kilku innych obietnicach, które były dokonywane, o wieku emerytalnym. A jak Państwo widzicie, tymi sprawami niewiele czasu zajmujemy się w parlamencie. Zajmujemy się Trybunałem, Prokuraturą, inwigilacją, służbami, mediami publicznymi, które właściwie już dzisiaj z wielkim żalem, ale trudno nazwać publicznym. Tyle słowa wstępu na mikrofon Markowi, żeby powiedział to, co myśli na początku. Ja bym chciał, żebyście Państwo po prostu tam pogadali. Ja tak wolę tak spędzić ten czas, pewnie Wy też. Bo zagadać was umiem obydwoje, ale nie o to chodzi. Bardzo proszę, pan Marek Towasiewicz. Dobro, mamy dwa mikrofony. Ja trochę w tym duchu, jeśli pytanie dotyczyło oceny tego, co się dzieje, to ja pozwolę sobie powiedzieć to, co o tym myślę, co o tym czytam u młodych ludzi, a oczywiście kryterium mądrości innych to jest takie, że jak ktoś ma takie poglądy jak ja, to go uważam za, na ogół za mądrego. Jak ma inne poglądy, to zaczynam się zastanawiać. Otóż chciałem powiedzieć tak, że to, co się dzieje, o czym mówił Bartek, można scharakteryzować kilkoma, jak sobie powiedzieć, epitetami, kilkoma pojęciami, które różne rzeczy znaczą. Chciałem zwrócić uwagę na pojęcie wstydu i gniewu. Potem trochę powiedzieć o symetryzmie, nie o symetryczności, o symetryzmie. Trochę o pożytecznych idiotach i na końcu o bolszewizmie antykomunistycznym. To wszystko dotyczy czasu obecnego. To się teraz dzieje, można powiedzieć tak, że jest takie patetyczne powiewanie pawimi piórami, sztandarami, śpiewy takie podniosłe się odbywają. I to wszystko ma gdzieś tam za plecami właśnie albo gniew, albo wstyd. Znaczy jedni się wstydzą, że nie jesteśmy tacy, jak chcielibyśmy być, że chcielibyśmy być tacy, jak tamci, albo jeszcze lepsi, a nie jesteśmy. I się tego bardzo wstydzimy i udajemy, że jesteś zupełnie kim innym. To opisuje akurat rządzący generalnie ciągle. Albo ich są obożeni świętym gniewem. Jak ktoś mówi, że wy się zachowujecie nie tak, albo wy mówicie zupełnie co innego, niż normalni ludzie pod tymi słowami rozumieją. To wtedy wybucha święty gniew, jak nas śmiały pouczać. My to i tamto daliśmy światu, a oni mówią u nas to i to.
Do tego można wiele przykładów przytoczyć, ale przecież nie o to teraz w tej chwili chodzi. Chcę powiedzieć o ciężkim grzechu naszej współczesności, także po naszej stronie, właśnie o tej symetryzmie. Otóż bardzo wielu ludzi, a dziennikarzy w szczególności, albo tak zwanych inteligentów, uważa, że się tak naprawdę nic nie stało. PiS robi może bardziej konsekwentnie to samo, co robiła Platforma. Platforma coś tam robiła w mediach, Platforma coś tam robiła w spółkach Skarbu Państwa, które są tacy sami, może trochę inni. To jest grzech ciężki, czyli śmiertelny. Jeśli nawet Platforma coś robiła i dla nas wytykano jakieś błędy, że kogoś tam postawił na stołku, albo że olała media, a nie opanowała media, to jest grzech zaniedbania. Ale przyzwalanie przez ten symetryzm taki właśnie piękno duchowy, że ci robią to samo, tylko że skuteczniej, to jest głęboka nieprzyzwoitość. Bo ci nie tylko robią drobny taki teoretyczny zamach na spółki i na media, tylko oni dewastują ten system społeczny, dewastują ustrój. To nie jest to samo, co tam ewentualnie ktoś się wyraził źle albo popełnił błąd przy wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ci dewastują nasz dorobek i to nie tylko dorobek 25-lecia, tylko w ogóle dorobek znacznie dłuższy. Z dużym trudem się budziło społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo, czy jak to chce, wspólnoty, które zaczynają mieć pozytywną więź ze swoim własnym państwem. To przyspieszyło w tym ostatnim 25-leciu i teraz znowu przyzwoity Polak, tak jakby choćby dwaj państwo, chcąc kochać własne państwo, powinniśmy nie lubić naszego własnego rządu. I to zostanie znowu na pokolenia. To jest przekleństwo jakiegoś systemu folwacznego, potem perlowskiego i teraz znowu będzie to samo. Że co innego się mówi, co innego się robi, że język nie służy do opisywania rzeczywistości. I dlaczego w tym związku z tym symetryzmem chcę o tych pożytecznych idiotach powiedzieć? Zawsze się znajduje ktoś, kto właśnie rozwija, jest jakiś autorytetem, jest uznawany za kogoś ważnego, kto ma autorytet i z jakichś dziwnych, nieznanych pobudek uzasadnia sensowność, niewielkie znaczenie tego wszystkiego, co oni robią. Powiadają ci pożyteczni idioci, jak gdyby legitymizując rządy PiS-u, w sensie nie w wyniku wyborów, bo to oczywiście wybory były legalne i prawomocne, tylko z sterowania władzy, że przecież no oni coś dobrego robią. 500 zł zostanie, może wywalą Trybunał Konstytucyjny, może będziemy się 7 razy w tygodniu uczyć po 5 godzin w szkole religii, a nie będzie matematyki, fizyki, nie będzie WF-u, ale przecież będzie 500 zł, a może jeszcze przywrócą wiek emerytalny, a może coś innego. Mnie to przypomina takich idiotów pożytecznych, którzy mówili, że Hitler był wredny, ale przecież autostrady budował. Ja mieszkałem kiedyś, paru lat mieszkałem w Związku Radzieckim, tam też tacy właśnie pożyteczni idioci mówili, no tak, no co prawda 20 milionów ludzi stanie zamęczył, ale przynajmniej ci ludzie zbudowali kanał białomorski, no i był porządek. A te 20 milionów, to się nie liczy, porządek był. Statystyka. Więc trzeba takich pożytecznych idiotów nazywać, ty idioto, niezależnie od tego, czy on jest księdzem, profesorem, doktorem, z całym szacunkiem, dlatego, że należy znać miarę, należy wiedzieć, co jest drobiazgiem, co jest dekoracją te 500 zł, co jest obietnicą nie do spełnienia, albo do jakiegoś kończenia, albo spełnienia, a co jest trwałą dewastacją naszego dorobku wspólnotowego, państwowego, narodowego, jak to chce. Pan Igor Ostachowicz, doradca wieloletni premiera rządu, który 8 lat sprawował w Polsce władzę, miał zostać bodajże doradcą lub członkiem zarządu Orlenu. Pamiętacie taką sytuację? Relacja 24 na godziny, mega skandal, wycofuje się, odchodzimy od projektu. To ja chcę państwu powiedzieć, że dzisiejszym Orlenu jest pan poseł Jasiński. I co? I co? Coś się dzieje? Szefem telewizji jest Jacek Kurski. No ja Jacka Kurskiego znam osobiście od wielu lat. No jest to flagowy, pierwszoliniowy zawodnik politycznej wagi ciężkiej Prawa i Sprawiedliwości. Bądź innej formacji, bądź zgromadzonej wokół prawicy. O tej akceptacji mówię, że na to nie może być zgody. Wy musicie wyjść z tego spotkania i nie mówić, żeście się spotkali z Łukowiczem, Tarasiewiczem i było to kolejne jakieś tam spotkanie, tylko musicie o tych rzeczach ludziom przypominać. I dokładnie mówić o tym, że kiedy to się działo za rządu Platformy, to te wartości jakby cywilizacyjne były zupełnie inne.
tym symetryzmie. No, tak, to jest ten symetryzm, o którym Marek mówi. I my dzisiaj powolutku tak się przyzwyczajamy. Człowiek się trochę przyzwyczaja do bólu, do gorszej sytuacji, której się na początku protestuje, walczy, a potem się powolutku przyzwyczaja. Ja mam nawet gorsze porównania tej sytuacji, którą dzisiaj... Jak sięgniemy do historii naszego państwa, Europy, 50-60 lat temu, to ludzie się też przyzwyczajali do pewnych rzeczy, które były nienormowalne cywilizacyjnie, a się działy. I oczywiście nie porównuję tych dwóch systemów, tylko mówię o pewnym zjawisku socjologicznym. Nie możemy dopuścić do akceptacji tego, co się dzisiaj dzieje. I moja prośba kończąc jest taka, że jak stąd pójdziecie, żeby to spotkanie nie zamknęło się w momentem zdjęcia tych rolapów i zamknięcia tej art galerii, tylko żebyście poszli na rozmowy z ludźmi. Inaczej tego nie pokonamy. Nikt z Państwa nie weźmie kiborskich narzędzi, nie pójdzie na ulicę się bić, bo my reprezentujemy jakby inne wartości. Widzieliście ten, co rozwinęli, ten napis na Legii dzisiaj? Widzieliście Państwo? Nie jestem w stanie go zacytować, a jest akceptowalność społeczna, że ktoś mówi wielkim napisem na stadionie Legii, że dla kogoś przygotowane są szubienice. My jesteśmy na tym etapie. I co się dzieje? Nic.